dobry, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie, jak zwykle, z mojego małego saloniku w Wiedniu. Jak widzicie, jesteśmy już z powrotem w Wiedniu. Spędziliśmy tegoroczne święta na szczęście w Polsce. Poświętowaliśmy przy stole z rodziną, zażyliśmy również świeżego powietrza, pobiegaliśmy sobie na nartach. Było naprawdę świetnie. Pogoda również dopisała, święta, jak widzieliście, były białe, mnóstwo śniegu, mnóstwo białego puchu. Znamy takie miejsca, takie trasy, gdzie naprawdę nie ma ogromnych tłumów, no także mogliśmy się nacieszyć. Ktoś mnie spytał, czy Kajan jeździ na nartach. Nie, Kajan nie jeździ na nartach i to, co robi, uprawia na nartach, za dużo by było mówić, że jeździ. Po prostu biega na nartach. Pierwszy raz w Polsce założył narty na nogi. Tak bardzo mu się spodobało, że teraz staramy się no, co najmniej dwa razy do roku być w tych naszych polskich górach i tam zażywać troszeczkę sportu. Oprócz tego, że świętowaliśmy z rodziną przy stole, udało się również całą ekipą wybrać do kina. Mieliśmy do wyboru dwa filmy w tym czasie po świętach. Albo Supermana, albo Dziewczyny z Dubaju, ponieważ no, moje dzieci to już dorosłe osoby. No i dużo dosyć czytało się i słyszało na temat tego głośnego ostatnimi czasy filmu Dziewczyny z Dubaju. No więc wybraliśmy się właśnie na ten dramat erotyczny, tak można by było powiedzieć. Powiem Wam, że jak dla mnie troszeczkę za dużo seksu było w tym filmie, ale rzeczywiście fabuła bardzo ciekawa. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, to polecam, warto go zobaczyć. Chociażby przez to, że no, temat bardzo kontrowersyjny i bardzo dużo teraz o tym się słyszy i mówi. Więc ogólnie film nam się podobał, interesujący. Także fajnie spędziliśmy czas, bo i przed kinem, i po kinie, żeśmy wspólnie i byli na dobrym jedzonku i napiliśmy się dobrego wina, także było fajnie. No i już jestem tutaj w Wiedniu, bo pijam sobie z Wami kawkę, no a Kajan jak zwykle od razu rzucił się w wir pracy. No ktoś musi pracować, żeby ktoś inny mógł tutaj siedzieć przed Wami, do Was mówić i popijać sobie kawkę. Moi drodzy, kto jeszcze nie ma kawy, a ma na nią ochotę, szybciutko biegnijcie do kuchni, zróbcie sobie dobrą kawkę, ponieważ dzisiaj postaram się Wam troszeczkę przybliżyć, jak wygląda atmosfera przedsylwestrowa i noworoczna w Wiedniu, w Austrii. Jak Austriacy witają Nowy Rok, jakie są związane z tym tradycje, no i w ogóle jak tutaj wygląda właśnie ten Sylwester i Nowy Rok, tym bardziej teraz, w czasie pandemii. Więc zapraszam bardzo do oglądania i wysłuchania dzisiejszego odcinka. No, to jak siedzimy sobie już z kawusią, to zaczynamy, moje drogie i moi drodzy. Bo mam nadzieję, że panowie też tutaj są razem z nami. Ach, więc kochani, Austria szykuje się zawsze, co roku, bardzo hucznie do przywitania Nowego Roku. Ja tutaj teraz powiem o czasie, kiedy pandemii jeszcze nie było, czyli wszyscy normalnie mogli wyjść na ulicę i przywitać Nowy Rok. Oprócz tego, że we wszystkich knajpach, restauracjach, barach odbywają się, czy odbywały się imprezy, odbywało to będzie bardziej w tej chwili adekwatne słowo do tej sytuacji, którą mamy. I oprócz tego jeszcze, że można było właśnie bawić się w tych restauracjach przy bardzo dobrym jedzonku, na ulicach miasta, praktycznie w każdej dzielnicy, również były takie miejsca na placach, gdzie bardzo często muzyka na żywo grała, albo był DJ i ludzie po prostu się na placach, na ulicach bawili. Takie największe imprezy pod chmurką zawsze odbywają się na Placu Ratuszowym, albo przed Katedrą Świętego Stefana, albo to taki właściwie jest cały szlak sylwestrowy od opery
poprzez Hofburg do ratusza i tam co kawałek po prostu buduje się scenę i na tej scenie grają zespoły na żywo, jakąś taką fajną muzykę do tańca, do pośpiewania, także potupać sobie można, nawet jak jest zimno. No i oprócz tego jakieś tam stanowiska są z piwem, z tym grzanym winem, z punczem. No i wszyscy się bawią, oczywiście ze sobą również biorą alkohol, no i piją. Także cały Wiedeń jest rozświetlony i słychać wszędzie, praktycznie na każdym rogu muzykę. No niestety przez pandemię w tym roku nie odbędą się te wszystkie imprezy pod chmurką. W normalnych czasach, kiedy nie było pandemii, już było tradycją, że zawsze przy Rathausie o północy rozbrzmiewały dźwięki walca Strausa i cała ulica pod okiem instruktorów tańca uczyła się tańczyć tańc walca wiedeńskiego. Zatańczenie na ulicy właśnie tego walca oznaczało, że w przyszłym roku czeka nas tylko szczęście i powodzenie. I zawsze właśnie o północy praktycznie z każdej sceny, która jest na ten czas organizowana, słychać właśnie walc wiedeński, korki od szampana strzelają, dzwony z głównych kościołów i katedry świętego Szczepana rozbrzmiewają i tak Austriacy witają nowy rok. Przeważnie te imprezy trwają na świeżym powietrzu do godziny drugiej w nocy. Jak powiedziałam, w tamtym roku te imprezy zostały odwołane z powodu pandemii i niestety w tym roku również imprezy na świeżym powietrzu są odwołane. Jeżeli chodzi o lokale, niestety Austria wprowadziła godzinę policyjną. O godzinie 22 nie mogą odbywać się już żadne imprezy w lokalach. Mogą jeszcze przygotowywać na przykład jakieś restauracje jedzenie, ale będzie ono wydawane tylko na zewnątrz. Także lokale o godzinie 22 muszą być przez wszystkich gości opuszczone. No i wracamy grzecznie do domu. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie prywatkę, party w domu, proszę bardzo, ale tutaj obowiązuje również pewien limit. Osoby, które nie są zaszczepione, mogą spotykać się maksymalnie razem do 10 osób. Osoby, które są zaszczepione, mogą spotykać się w gronie 25 osób. Oczywiście te wszystkie zasady, tych limitów są wprowadzone, ale już rząd austriacki poinformował, że nikt nie będzie sprawdzał imprez prywatnych. Są to po prostu prośby i zalecenia, żeby jednak tych limitów przestrzegać. Natomiast w hotelach na przykład mogą odbywać się imprezy, ale niestety obowiązuje zasada 2G, czyli tylko ozdrowieńcy mogą, właściwie 2G plus dokładnie, czyli mogą brać w tych balach udział osoby, które są ozdrowieńcami albo są zaszczepione 2 dawkami i dodatkowo jeszcze te osoby muszą mieć aktualny test PCR, który jest ważny 72 godziny. No więc widzicie, tak to jest tutaj w Austrii. Wprowadzili nam tą godzinę policyjną, no i w Sylwestra niestety miasto będzie puste o godzinie 22. Moi drodzy,
Już teraz, bo właściwie od 27 grudnia, te wszystkie piękne bożonarodzeniowe wajnachty przekształciły się w noworoczne jarmarki i będą one otwarte do 2 stycznia. Na tych jarmarkach oczywiście już nie będzie tych ozdób świątecznych, ale za to będzie można kupić wszelkiego rodzaju gadżety, które zapewnią nam dostatni, tłusty i zdrowy przyszły rok. A mianowicie, na tych jarmarkach możecie kupić świnki małe, duże, porcelanowe, marcepanowe, z piernika, z masy cukrowej, z kryształu, z plastyku, więc wszelkiego rodzaju świnki, kominiarze, koniczynki czterolistne, ponieważ to wszystko ma nam zapewnić powodzenie w przyszłym roku. Austriacy tutaj na nowy rok życzą sobie Prosit Neujahr. Co to oznacza? Prosit to znaczy szczęśliwego, pomyślnego, nowego roku. Dlaczego świnka? Świnka tutaj w Austrii, taka jeszcze ładna, różowa i tuściutka, jest symbolem właśnie takiego bogactwa, dobrobytu, pomyślności. I dlatego właśnie Austriacy obdarzają się w nowy rok różnej wielkości świnkami. Jeżeli idziemy na proszony obiad, na przykład nowy rok, to w dobrym tonie jest, jeżeli weźmiemy ze sobą właśnie taką świnkę i gospodarzom wręczymy jako prezent. Dzieci tutaj również dostają prezenty na nowy rok w postaci słodkości, czyli są to właśnie marcepanowe świnki albo jakieś czekoladki, które są w kształcie koniczynki. Jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór przed nowym rokiem w sklepach i każdy coś dla siebie dostanie. No, jeden łyk kawusi i rozmawiamy sobie dalej. Co na takim proszonym obiedzie bardzo często znajduje się na stole? No więc przede wszystkim znajduje się wieprzowina, czyli na przykład jakiś udziec świński w całości pieczony lub jakaś pieczeń tak samo z jakiegoś małego prosiaczka. Także takie dosyć wystawne i bogate są to obiady, no i oczywiście pija się wino. Jak Wam już kiedyś wspominałam, Austriacy nie piją aż tak dużo mocnych alkoholi, jak w Polsce się spotyka, ale za to wino naprawdę bardzo lubią i piją go w dużych ilościach. No więc kiedy już Austriacy przywitają tak hucznie ten nowy rok, nowy rok tutaj również jest bardzo, bardzo taki radosny i naprawdę bardzo odświętny. Często te obiady noworoczne już zaczynają się godzina 11-12. Również ludzie wybierają się na wiele spektakli do teatru, na wiele koncertów, no ale takim najbardziej znanym w całym świecie koncertem jest to koncert noworoczny, który tutaj właśnie jest grany w Wiedniu, a transmitowany jest do ponad 90 krajów na świecie. Po raz pierwszy ten koncert odbył się rok temu bez publiczności, ale ponieważ było to transmitowane do wielu krajów poprzez łącza internetowe. Po zakończonym koncercie muzycy usłyszeli aplauz od widzów praktycznie z całego świata. W tym roku ten koncert również nie odbędzie się przy publiczności. Sala będzie praktycznie pusta. I tutaj ci, którzy nie mogą wybrać się osobiście na taki koncert, jest już tradycją, że o godzinie 11 całymi rodzinami zasiadają przed telewizorem
i słuchają koncertu noworocznego, który grany jest oczywiście przez Filharmonię Wiedeńską. Muzycy grający w tej orkiestrze są to naprawdę wirtuozi. Co roku zapraszany jest inny znany dyrygent do poprowadzenia orkiestry właśnie podczas tego noworocznego koncertu. Oczywiście z nowym rokiem zaczynają się bale w Wiedniu. Są to bardzo słynne bale, praktycznie również na całą Europę, a często i na cały świat. Ale o tym, jakie bale, jak one wyglądają, o tym opowiem Wam następnym razem, kiedy spotkamy się już w czasie karnawału. Moi drodzy, więc tak pokrótce wygląda tutaj świętowanie i witanie nowego roku w Austrii. My z Kajanem mieliśmy zamiar i zaproszenie jechać do Monachium, ale jednak stwierdziliśmy, że jesteśmy trochę zmęczeni, chcielibyśmy ten czas spędzić sobie razem. No niestety nasi przyjaciele są chorzy, więc do nas nie przyjdą. Nie wiemy jeszcze za bardzo, co im jest, więc nie będziemy ryzykować i ten czas jutro po prostu spędzimy sobie sami. Coś ugotujemy sobie dobrego, może coś upiekę, napijemy się szampana, może whisky i będziemy sobie po prostu sami świętować. Moi drodzy, jestem bardzo ciekawa, jak Wy spędzacie tegorocznego Sylwestra. Czy również w bardzo małym gronie, czy sami, a może wybieracie się na jakiś duży bal? Bo jeszcze, jeżeli mieszkacie w Polsce, to wiem, że w Polsce takich ograniczeń nie macie. I na pewno będą różne fajne imprezy w Waszym mieście organizowane. Więc koniecznie napiszcie mi, tutaj z przyjemnością poczytam, jak moi widzowie spędzają Sylwestra. Jak powiedziałam, my zostajemy w domu. Może połączymy się z Wami jutro. Dlatego jeszcze dzisiaj nie składam Wam życzeń. Życzę Wam tylko miłego dnia. Kochani, uważajcie na siebie. I cóż, widzimy się, mam nadzieję, jutro, ostatniego dnia roku. Pozdrawiam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziękuję za dzisiaj i koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie tego palucha w górę i naciśnijcie ten mały dzwoneczek, który przypomni Wam o tym, że na naszym kanale już jest nowy film i wówczas nic Was nie ominie. Więc jeszcze raz pozdrawiam i do następnego razu. Pa, pa.